Coś dawno Polsat nie wystartował z żadną platformą streamingową. Eee? Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i dzisiaj przychodzę wam pokazać nową platformę, która się nazywa Polsat Box Go. I tutaj kilka słów wyjaśnienia, ponieważ dwa tygodnie temu nagrywałem film o platformie, która się nazywa Polsat Go, ale jest to zupełnie inna platforma. Tak, Polsat jakby w wprowadzaniu w swoim nowym rebrandingu, o którym zresztą więcej opowiadam w moim poprzednim filmie, wprowadził pewne zmiany, aczkolwiek Polsat Box Go, czyli platforma, o której będę mówić dzisiaj, to jest platforma. Jakby rebrandowana z IPLI i z cyfrowego Polsatu Go. Bo Polsat Box to jest nowa nazwa cyfrowego Polsatu, więc Polsat Box Go i Polsat Go. Wie, wiem, jest pewne zamieszanie. Niektórzy nie rozróżniają, to znaczy, niektórzy mają na początek, może powiem tak, problemy z rozróżnieniem dwóch platform, ale ja postara, postaram się Wam to ułatwić. W ogóle to polecam Wam, żebyście zaczęli od mojego pierwszego filmu, od Polsat Go. Możecie kliknąć w karcie, możecie obejrzeć po tym filmie, bo będzie na end karcie też. Ale podstawowa różnica między dwiema platformami jest taka: Polsat Go za darmo z reklamami. Polsat Box Go, czyli platforma, o której mówię dzisiaj, płatna, ale bez reklam. Bez, oczywiście, są tutaj różne pakiety, o których będę zaraz mówić, ponieważ nie, nie przyglądałem się aż tak bardzo tej platformie, ponieważ chciałem, żeby ten film był takimi trochę pierwszymi wrażeniami. Więc przejdźmy do naszej platformy. Tak wygląda Polsat Box Go, i jeśli oglądaliście poprzedni film, to możecie zauważyć, że wygląda do, dokładnie identycznie tak jak Polsat Go. Jakby przełączam się między dwiema platformami i jakby zmienia się. Się tylko interfejs i zmieniają się elementy interfejsu, i widzimy, że tutaj mamy na przykład płatne pakiety, mamy zakładkę dzieci tutaj, yy, ale też są na przykład profile, też jest wszystko to, co znamy z poprzedniej edycji. Nie, nie. Jest zdecydowanie więcej ustawień. Podoba mi się to ujednolicenie, ale właśnie obawiam się, że to może być pułapka trochę na początku dla użytkowników żeby się połapać, ale okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy. Nie oceniam jeszcze na przyszłość. Mamy oczywiście profile jak na każdej cywilizowanej platformie i myślę, że w tym przypadku o tyle co w Polsat Go nie było to aż tak ważne to w przypadku płatnej platformy te profile są bardzo istotne. Znowu Radek wjeżdża jako drugi profil i tak samo jak ostatnio możemy przełączać się, a to jest zaskoczenie, nie można się przełączać między profilami tutaj na górze, nie wiem czy w Polsat Go zostało już to zmienione, trzeba chyba teraz kliknąć zarządzaj profilami. A gdzie jest mój nowy profil? Jeszcze raz, może coś źle zrobiłem. Zapisz. <grym> Co? Dobra, widzę, że nieźle zaczynamy. Ok, dobra, są tutaj te profile, już teraz się odświeżyły i można przełączać sobie między nimi tutaj, więc już żeby nie było tej zmyły, jednak przełączać się między profilami można tutaj bezpośrednio, bez wchodzenia w tam żadne inne menu. Oh, co za rollercoaster emocji. Na pierwszy rzut oka platforma wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek mamy właśnie podkreślone, że tutaj są seriale premium, produkcje premium, rzeczy z HBO, rzeczy, no też jest pakiet sportowy, o pakietach sobie będziemy też zaraz mówić. Mówić jest więcej kanałów telewizyjnych do oglądania. No trzeba pamiętać, że tutaj jakby to jest odpowiednik tego, co było wcześniej na IPLI, na cyfrowym Polsacie Go. Tylko w bardziej odświeżonej wersji. Jestem ciekawy, jak to wypadnie całościowo. I na przykład mamy tutaj zakładkę taką, która się nazywa Filmy w 4K. I odkryłem, że to nie są filmy, które są zawarte w jakimś pakiecie. No, chyba że to się zmieni zaraz, jak kupię jakiś pakiet. Ale są to filmy stricte do wypożyczenia w takim standardowym TVOD. Więc można je sobie wypożyczyć za tutaj na przykład Baranka na 7 zł za 48 godzin. I wiecie co? Zaraz to nawet przetestuję. Poświęcę swoje 7 zł, żeby. Aby sprawdzić, jak to wszystko działa. Ale, żeby zacząć w ogóle cokolwiek omawiać, to muszę kupić któryś z tych pakietów. Więc, z tego co widzę, to oferta jest o wiele bardziej uproszczona wobec tego, co było wcześniej na IPli, przynajmniej. Bo ja najbardziej byłem zapoznany, jakby zaznajomiony z ofertą IPli. Mamy cztery pakiety: mamy Polsat Box Go Premium, Sport. HBO i Polonia. Z tego co widziałem premium kosztuje 30 zł miesięcznie, więc jakby zamiast tych pojedynczych pakietów tam z kanałami dla dzieci, z kanałami jakimiś tam innymi, na przykład filmowymi i sportowymi, to znaczy tutaj sport też jest oddzielnie, ale jakby te wszystkie takie filmowe i ogólnorozrywkowe są złączone wszystko w jedną kategorię i kosztuje 30 zł za 30 dni. W ramach tego pakietu jest dostęp do wielu, wielu takich ogólnych, ogólnorozrywkowych, takich nie tylko rozrywkowych kanałów, także dokumentalnych, przyrodniczych dla dzieci mamy tutaj Disney, jakiś Polsat Play, Polsat Cafe, i to jest pakiet, który muszę kupić. Więc zaczniemy sobie od niego: promocja, dostęp cykliczny, dostęp jednorazowy. Obydwie to promocje i obydwie kosztują 30. To ja poproszę jednak jednorazowy. Już wcześniej przypisałem kartę do konta, ale można też zapłacić blikiem, co jest na pewno na plus. Tak, tak, dziękuję zamawiam i płacę. Jakby zaletą też tej usługi jest to, że jakby tego rebrandingu z ipli jest to, że ta aplikacja jest dostępna na większości już urządzeń, gdzie była dostępna wcześniej ipla. Z tego co widziałem, to już u mnie właśnie no na telefonach i na smartfonach na pewno, na full TV jest na pewno, na różnych pewnie telewizorach i pewnie jakby dostępność będzie się zwiększać z czasem. Dobrze, dziękujemy, ale zanim pokażę wam więcej z tego pakietu, omówimy sobie też resztę, ponieważ jest pakiet sport, który kosztuje 40 zł na 30 dni i jako niezbyt specjalista jeśli chodzi o sport wie... O, to jest ciekawe zresztą, ale poczekaj, muszę zobaczyć, bo tutaj mamy Ligę Mistrzów, mamy eliminację do Mistrzostw Świata, mamy pierwszą ligę, ale widzę, że tutaj jest w ramach tego pakietu dostęp też do kanału Kanal Plus Sport 3, 4, do Eurosportów, no i do Elevenów, ale to jest raczej z Elevenami to jest logiczne, ponieważ już należą w większości do Polsatu. Nie wiem, czy już nawet nie w 100%. No i oczywiście kanały polsatowskie, Polsat Games. Na początku to się wydaje dziwne, ale to ma w sumie sens, bo Polsat Games ma e-sporty. Okej, okay, Extreme Channel i td. I tp. Jeśli ktoś się bardziej zna na sporcie, bo wiecie, że ja jestem troszkę niesportowy, to zapraszam do skomentowania w komentarzach. Chętnie poczytam wasze wyroki na temat tej platformy. Trzecim pakietem jest HBO i. Kosztuje tyle samo co HBO, Go, więc jakby oferta też się będzie pokrywać w większości, myślę, że w całości. Nawet jeśli, jeśli nie liczyć jakichś tam błędów albo czegoś, co może tam jakiś niedopatrzeń, tak to jednak oferta się pokrywa póki co. Póki nie ma jeszcze HBO Max w Polsce. Czwartym pakietem jest. Pakiet dla Polonii, czyli zakładam, że jest dostępny za granicą, ale tak jak sobie wejdę na ten pakiet, który kosztuje dosyć dużo, bo to jest chyba najdroższy pakiet z tych, które tutaj mamy 45 zł. No okej, okay, mamy dostęp do tych seriali bez reklam polsatowskich, ale jak tak sobie spojrzę na wybór kanałów, okej, okay, Polsat News, Wydarzenia 24 to jest chyba rebrandowana superstacja, tutaj nie ma za dużo rzeczy. O, właśnie, odkryłem też taką rzecz, że obok konkretnego pakietu można wejść sobie tutaj w tę zakładkę i mamy na przykład kanały TV, żeby jakby były pokazane wszystkie, możemy sobie wejść w seriale, żebyśmy też mieli pokazany szeroki dostęp do dosyć małej ilości seriali, głównie polsatowskich, tak, tylko polsatowskich, z tego co mi się wydaje. Filmów? Film jest jeden. E, właśnie, muszę sprawdzić, jak to wygląda w pakiecie premium tutaj. Dobrze, przejdźmy sobie do pakietu premium, już, z którego chcę korzystać docelowo i który chcę dzisiaj omawiać. I zaj zajrzyjmy sobie tutaj. Okej, okay, mamy dostęp do kanałów TV i jest ich sporo. Nie wiem, czy jakby. Ten pakiet się też pokrywa z pakietem. W sensie, czy ten pakiet jest dostępny dla widzów za granicą. Wydaje mi się, że z tym może być problem ze względu na to, ile kanałów na licencji tutaj jest. Jest Polsat, jest czwórka, czyli kanały, które były już jakby za darmo w ramach Polsatu go zwykłego. No i cała reszta to jest taki bonus, bonus, heh, główna zawartość, powiedziałbym. Jestem trochę nudny, ale zobaczę jak, jak działa tutaj Polsat. Bo na Polsacie Go brzmi jak mocne naruszenie praw autorskich. Z tego co widzę, i to nie jest dobry znak, to jest, to jest nadal zwykły Polsat SD, ponieważ ta rozdzielczość nie jest zbyt dobra. Dobra, wejdźmy sobie z Polsatu, wejdźmy sobie w jakiś inny kanał, na przykład w coś dla mnie, na przykład Disney Channel. Dobra, ten kanał jest w HD, jest dosyć wyraźny, bitrate. W porządku, powiedzmy, mógłby być gorszy. Pewnie jest lepszy też dzięki temu, że to jest jednak kreskówka. Dlatego tych detali jest mniej, zdecydowanie mniej do wyświetlenia. Aczkolwiek ja już widzę tutaj jedną bolączkę. No, jakby tego się chyba nawet nie spodziewałem. Nie ma żadnych wyborów napisów, innej ścieżki dźwiękowej, co w przypadku niektórych kanałów typowo filmowych, byłoby dosyć ważne i chciałbym mieć dostęp, żeby na przykład zmienić sobie z lektora na wersję z napisami. Platforma Kanal Plus ta internetowa ma coś takiego. Nickelodeon, to nie jest HD. Więc widzicie, to jest taka loteria, w zależności kto dał jaki stream. Disney XD, to też jest SD. Cartoon Network, no tutaj już musi być HD, skoro jest napis HD. Tak, zgadza się. Widać jakby automatyczną różnicę w jakości. Ale dobra, nie same kanały dziecięce. Wejdźmy sobie na Foxa. Też jakby nie ma żadnej różnicy, nie ma wyboru ścieżki dźwiękowej. Tak na pierwszy rzut oka ten kanał jest w HD. Wygląda całkiem dobrze. Porządku, w porządku. Cinemax HD. To jest stacja należąca do HBO. To znaczy wiecie, jakby mi zależało na dostępie, na dostępie do kanałów telewizji i oglądaniu filmów z konwersją do 25 klatek. O, to zaraz będzie bolączka pewnie, jak przejdziemy sobie do innych rzeczy, które są dostępne tutaj. To całkiem spoko. Poza tym jakby brakiem wyboru napisów lektora Albo dubbingu, jakby. To, to jest u mnie taka podstawa trochę. Jeśli coś leci z lektorem, to ja jakby ja nikomu nie mówię, kto ma z czym oglądać. Ale wybór jest dla mnie podstawą. Dobra, to tyle z kanałów telewizyjnych. I teraz znowu sobie przejdźmy do tego mojego pakietu i zobaczmy ogólnie całą resztę. Kanały TV już, mieli, już mamy za sobą, seriale. Okej, okay. z tego co widzę, to jest po prostu wszystko, co jest na Polsacie Go. To, czy pewnie jest więcej, bo pewnie jest tutaj też troszkę rzeczy premium, ale rzeczy, które są na Polsat Go i które są dostępne z reklamami, tutaj po prostu są udostępnione. Bez reklam. No ale zapłaciłem za to. Ale nadal widzę, że tutaj są głównie rzeczy polsatowskie. Zaraz chwila. Widzę. Y a, widzę The, The Nick, ale to jest w ramach HBO Cinemax Go, ale mogę to obejrzeć, więc zakładam, że to przez to, że to jest na Cinemaxie, to mogę włączyć ten serial, bo jakby to było tak stricte na HBO, to myślę, że potrzebowałbym innego pakietu tego z HBO. Chwila. Nie, dobra. Tutaj, my, my dude. Ja może tam to przegapiłem, bo ja szukałem zmiany napisów i, i audio w innym miejscu, na dole. A to jest na górze, proszę państwa. I mamy do wyboru ścieżka dźwiękowa angielski, polski, angielski, polski, napisy. Okej, okay, czyli jest technologiczna możliwość. Czyli jeśli tutaj jest technologiczna możliwość, to i na Polsacie GO też mogliby coś takiego tam wprowadzić. Wiecie, to jest taka drobna sugestia Polsat. Skoro macie te systemy są zaprojektowane jakby razem z, jakby współpracujące ze sobą, powiedzmy, to tam też mogą być. Nie, i naprawdę teraz muszę wejść na ten kanał na przykład Cinema i sprawdzić, czy tam nie było wyboru tłumaczeń, bo może was oszukałem. Nie, nie oszukałem was. Po prostu tutaj tego nie ma. Wróćmy sobie do seriali. Um, nie wiem co zerknąć nawet. Dobra, czas na klasyka. To jest alfabetycznie, ale widzę, że te polskie literki są na samym końcu, czyli jakby było od A do Z, a na końcu są tam SI, Ż i inne tytuły zaczynające się na te litery. Ale na przykład w przypadku tej produkcji, no nie ma wyboru. Przynajmniej to omówienie mogę zrobić o wiele szybciej, ponieważ nie muszę czekać na reklamy. Skoro jesteśmy w pakiecie premium, mamy jeszcze zakładkę programy. I tak, tu tutaj są jakieś informacyjne, reality, dokumentalne rzeczy ogólnie od Polsatu. I in, o, innych pewnie siostrzanych kanałów. Sport. Sport! Okej, okay, czyli to jest jakaś jakby ograniczona oferta sportowa, w, jakby w zakresie zakładki premium, bez meczów, bez żadnych meczy? Nie. Nie chwila. Popsujecie mi tutaj system. Wszedłem tutaj na tę zakładkę i teraz każecie mi płacić. Też muszę płacić, ale jak kliknę tutaj, też muszę płacić. Ja wiem, że może chcecie polecać swoim subskrybentom jakby więcej oferty, żeby kupowali kolejne pakiety, ale jeśli umieszczacie coś drodzy, drogi Polsacie w zakładce Sport i tutaj tego nie ma, wiecie, to jest w ramach Polsat Box Go Premium, no to jednak to powinno być dostępne. Ten magazyn sportowy mogę obejrzeć. Ipla Originals. Było takie logo? Istniało coś takiego? Aha, a to jest tylko zapowiedź tego, to nie jest nawet pełna seria, tylko zapowiedź tej serii, ale jak kliknę drugi odcinek, to muszę zapłacić. To jest właśnie nieintuicyjny interfejs. Poprawcie to. Dobrze, boję się sprawdzać dalej, ale jak już sobie odhaczyliśmy programy i sport, y, zerknijmy sobie na produkcję dla dzieci. Ok, y, te rzeczy wydają się jako coś, co mogłoby tutaj być. Pingwiny z Madagaskaru i nawet a, z Paramount Play, ale w całkiem dobrej jakości, bo to jest naprawdę solidne HD. Tutaj się nie mam do czego przyczepić, poza tym, że nie ma wyboru tłumaczeń, ale to jest produk produkcja dla dzieci, więc i tak większość platform by miała do wyboru. Tylko dubbing. Nie widzę tutaj nic podejrzanego, więc wychodzimy sobie z tej kategorii. Więc zakładam, że tutaj akurat wszystko jest chwila. Co tu się, co tu się wydarzyło? Co, co jest? Po pierwsze, widzę za dużo logotypów HBO, a po drugie, widzę same miniaturki albo ze screenami z filmów. I, I albo po prostu miniaturki, które są czystymi tłami bez tytułów. Dopiero jak sobie najadę na daną rzecz, to widzę dopiero, jak, jaki jest tytuł konkretnego filmu. Niektóre znam, niektóre poznaję. The Amazing Spider-Man 2, tak, ale tutaj coś się wam zategowało, bo, bo to powinno być jednak inaczej. <ścoughs> <śles> Papież. Nie spodziewaliście się papieża w tym wątku? A, um, okej, okay. zerknijmy. Odpalmy sobie na przykład Guns Kimbo. To jest film, kto dystrybuował ten film w Polsce? Jakiś best film? Czy jakiś monoliv? Nie jestem pewien. Okej, okay, okej, okay, dobra, wyciszmy to sobie. Jakoś jest całkiem w porządku. To jest na pewno HD1080p i w ogóle zabawne, że ona cały czas tam w rogu jest logo IPLI. Aha, nawet go nie zobaczycie. Tutaj w rogu jest logo IPLI. Widzę, że przynajmniej w przypadku tego filmu nie ma żadnych tłumaczeń do wyboru. Jak to jest domyślnie z lektorem? Zaraz słyszycie to? Tego kolektora w ogóle nie słychać. Dobra, ale okej, okay, to jest może z winy dystrybutora. Aczkolwiek Polsat nawet nie przypilnował, co wrzucali. Zobacz tak, że 1917 H. 4K, ale jest do wypożyczenia. Dobra, nie, dobra, dobra, cofnijmy się do pakietu, do rzeczy, które mamy w cenie tego, co kupiłem, bo okazuje się, że mam chyba coraz mniej. I widzicie, niektórzy mogą się dziwić, dlaczego Polsat Go oceniałem stosunkowo wysoko, jakby na, jak na to, czym była ta platforma oczywiście, bo i to i tak nie jest platforma dla mnie, to tutaj jednak w przypadku tego, takiego czegoś, no jednak mam pewne oczekiwania wobec standardów, które, których tutaj nie ma. Zerknijmy sobie na jakiś inny film. Boże, zaryzykuję. Wejdźmy sobie w jakiś film z, z logiem HBO. Z jakiegoś powodu ten film z logiem HBO tutaj działa. Nie wiem czemu. Jest w całkiem dobrej jakości. Ale wydaje mi się, że no to co jest na HBO jakby jest też tutaj. jakość to taka nawet troszkę lepsza niż na tej desktopowej aplikacji HBO Go. No i w przypadku produkcji, które są wrzucone z serwerów HBO są tłumaczenia do wyboru. Są napisy, ścieżka dźwiękowa. Jakaś inna produkcja z bardziej Mainstreamowego studia, powiedzmy Punisher, ten stary. Okej, okay. nie ma do wyboru tłumaczeń. Bak potrafił złapać każdą piłkę. I jest jakby wryty lektor i nic z tym nie zrobicie. Jakby pod tym kątem nie mogę polecić tej platformy w żaden sposób. Jakby, ja i tak uważam, że jakby wyboru tutaj dużego nie ma, ale może to właśnie przez tą taką nędzną prezentację tego wszystkiego, może gdyby to było pokazane w jakiś inny sposób, zaraz, wejdźmy sobie w główną stronę jakby, polecane. Okej, okay, tutaj filmy są z miniaturkami takimi bardziej przyjemniejszymi dla oka, aczkolwiek jest tutaj ich bardzo mało. Oj, ziomeczki. Dobra, Spider-Man Uniwersum. Tutaj nie da się niczego skopać. Prawda? Okej, okay, pewnie jest tylko dubbing. Zastanie. Zaraz. Do piątku. Kogo? żartujecie? To jest Spider-Man Uniwersum z rektorem. Kto zrobił coś tak głupiego? O! <laughs> Jak? Przecież tu jest nawet dubbing zrobiony. Jakby tutaj. To jest free real estate. Już nie mówię nawet o rzucaniu. Tu... Już jakby wiecie. Nie ma napisów do, do wyboru. Nie mogliście tutaj niczego skopać. Okej, okay. poza tym, że tutaj jest wiadoma i oczywista konwersja do 25 klatek. Nie wszystkich to boli, ale mówiłem o tym w moich poprzednich filmach, chociażby o Też chyba o Polsat Go, o Vaya Playu, o Discovery Plus na playerze, ale to nie wierzę w to. Przesłyszało Okej. mi się. Jak się nazywa? Impraw Pianie. Nie, nie, nie akceptuję. <laughs> Beach. Więc to są moje wrażenia z pakietu Polsat Box Go Premium. I obiecałem Wam jeszcze, że zrobię jedną rzecz, że wypożyczę jeden z tytułów, które są tutaj dostępne w ramach standardowego VOD do wypożyczenia. Więc zobaczmy, co mamy tutaj do wyboru. Filmy w 4K, więc zakładam, że te filmy w 4K są wszystkie do wypożyczenia. A jest tego więcej? Czy coś? Film? Jak tutaj wejdę w zakładkę film, zobacz katalog filtruj nie mogę nawet wybrać darmowych ale okej, okay, polecane nowości filmowe okej, okay. czyli te nowości filmowe też są prawdopodobnie jako po prostu pojedyncze wypożyczenia ale jeśli kasujecie 30 zł miesięcznie za ten pakiet właśnie premium to tam powinno być troszkę rzeczy takich troszkę bardziej mainstreamowych a nie dużo filmów z niewiadomymi miniaturkami i to z lektorem jeszcze o Mam dostęp do tego filmu, bo jest w ramach premium. Dobrze wiedzieć. Chociaż nie powinno mnie to dziwić, to jest film Polsatu. Czy tutaj mogę zobaczyć... Nie współpracuję. Katalog True. Okej, okay, rozpracowałem to. I tutaj są wszystkie filmy, aczkolwiek nie wiem, czy one są... Nadal nie mają tytułów. Znaczy dobra, niektóre mają, ale bardzo dużo z nich nie ma tytułów tutaj. Mają po prostu tylko logo HBO i odwal się. Okej, okay, widzę, że głównie filmy HBO nie mają tutaj żadnych tytułów. No jakby macie tutaj troszkę rzeczy do dopracowania, ziomki. I teraz widzicie, że jakby oferta nie jest dosyć jasna. I okej, okay, tutaj też jest film za 5 zł. Więc jeśli macie pakiet premium i chcecie na przykład wejść sobie na te zakładki, to macie, mały, macie jakby małe szanse, że traficie na coś, co macie za darmo, jakby w ramach tego pakietu. Parasite to jest duży test, ponieważ wiecie, jak kupię film dla dzieci, to prawdopodobnie będzie tam dubbing. Będzie to dosyć oczywisty wynik. Ale jeśli wezmę jakiś film właśnie live action, to który na przykład ma też i lektora, i napisy, to zobaczymy, czy będzie tutaj chociaż wybór, bo to jest takie minimum. Jeśli kupujecie coś oddzielnie, to chociaż. No, wiecie, no. Ale wezmę nie Parasite, bo tam nie jestem pewien, wezmę sobie 1917. Dobra, kupmy to 1917. Tutaj mamy więcej opcji do wyboru, mamy jakby portmonetkę pewnie, jakby, jakby można pewnie sobie nabić na konto tutaj tego Polsatu Box Go. Możemy zapłacić SMS-em, jest drożej, bo jest oczywiście opłata dla operatora. Jest... Yy, no i w sumie to tyle, reszta już była wcześniej. Odblokujcie mi ten film, proszę, odświeżę. Bless, dziękuję. O nie, naprawdę. Zmusicie mnie do oglądania tego filmu z lektorem. Żadna siła na świecie nie przekona mnie, żebym obejrzał ten film z lektorem. Nie ma wyboru napisów, co jak na wypożyczalnię VOD jest bardzo, bardzo słabe. Nie wiem, jak tam cenowo w porównaniu do innych platform, jakby z wypożyczeniami filmów, ale możecie, myślę, że wybrać lepszą opcję niż tą pod tym względem. Ale oh boy, jak bardzo zmarnowałem swoje pieniądze. <grym> Więc tak wygląda platforma Polsat Box Go. To są moje pierwsze wrażenia z tej platformy. Wiadomo, jakby to są dopiero pierwsze dni. Teraz ostatnie kilka dni to był okres przejściowy między właśnie iplą i cyfrowym Polsatem Go i właśnie Polsat Box Go. Więc niektóre rzeczy mogą się zmienić z czasem, może nawet nie wiem, za kilka tygodni, jak będziecie oglądać ten film, to już mogą być nieaktualne, już mogą być poprawione, ale póki co nie mam specjalnie powodów, żeby polecić tę platformę i żebyście wydawali na niej swoje pieniądze. Sorry, no, chyba że są tutaj jakieś konkretne produkcje albo na przykład sport czy jakieś inne rzeczy, które konkretnie was interesują i którymi jesteście zainteresowani, ale to już musicie sami sobie tutaj przejrzeć tę platformę i sami sobie dopasować. Czy wam tutaj coś pasuje i czy wam to wystarcza, co jest tutaj? Tragicznie nie jest, jest powiedzmy, że średnio, troszkę gorzej niż średnio. Pod kątem technologicznym, całkiem w porządku. Widać, że są otwarte furtki na różne rozwiązania typu, typu dostępność tłumaczeń. Nie oznacza to, że te furtki są wykorzystywane tutaj wszędzie. Powiedziałbym w sumie, że prawie nigdzie nie są. Ale to jest problem wielu polskich platform VOD i e Playera i Platformy Kanal Plus. Chociaż jeśli miałbym porównać, to chyba te dwie inne radzą sobie troszkę lepiej niż ta obecna nowa IPLA, <laughs> e czyli Polsat Box. Go. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy uważacie o tej platformie i czy zamierzacie ją kupić. A my się widzimy w kolejnym omówieniu platformy streamingowej, ponieważ kiedyś jakaś nadejdzie, prawda? Oraz innych filmach na tym kanale. Dlatego jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to polecam wam kliknąć w ten. Ten piękny czerwony przycisk, subskrybuj i subskrybować nas, ponieważ każda nowa platforma streamingowa, która wychodzi w Polsce, oznacza moje nowe omówienie na tym, na, na tym kanale. To tak jest, jak się mówi, za długo bez wody. I jeszcze jedno: jeśli Wam się podobało moje omówienie, to dajcie łapkę w górę. Algorytm to lubi i ja to lubię, <grytm> więc same plusy ogólnie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.